taki punkt, gdzie będą mieszkańcy mogli otrzymać pomoc w zasadzie w każdej sprawie. To jest generalnie rzecz biorąc przewidziany dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów, ale jest także punkt porad prawnych, gdzie każdy może przyjść po bezpłatną poradę. Wiemy, że tych problemów jest bardzo dużo i powoli punkt z punktu informacyjnego przeradza się w taki punkt wsparcia. To jest bardzo cenna rzecz, to jest coś, co oszczędza tym osobom czas, nerwy, co daje sprawdzone, wiarygodne, kompletne, pełne, kompleksowe informacje o sposobie rozwiązania problemu. Najczęstsze problemy to są oczywiście socjalne problemy, uzyskanie po prostu grupy o niepełnosprawności, skorzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Też zdarzają się osoby, które nie wiedzą, gdzie po prostu wykupić zlecone przez lekarza środki ortopedyczne. Też interesują się wyjazdami takimi usprawniającymi, poradami prawnymi. No jest szeroka gama po prostu tych zapytań.